tym, co się stało. Wow. Słuchajcie, ta tutaj żyje! Ktoś ich chyba zamroził. No dobra, ale kto? Lloyd! Słyszeliście, Tom? Jest sygnał! Mamy mecha! Gdzie? Tam gdzieś, na wschód. Czekajcie, a ci tutaj? Chcecie ich tak tu zostawić? Przecież oni żyją! Żyją, ale nie wiemy jeszcze, jak im pomóc. Nie wiemy, co się stało, wiesz? Słuchajcie, trzeba się ruszyć. Zaraz będzie ciemno. Jak się dowiemy, co jest grane, wrócimy i ich odmrozimy. Sygnał jest bardzo słaby. Jakby coś go, nie wiem, sama zagłuszało chyba. Może to przez ten mróz. Albo nadajnik na mechu. Wspaniale! Zaczyna mnie to trochę męczyć! Tak, w końcu ile można uciekać? Jakaś mała rozgrywka? No to do dzieła! Chodźcie, im pokażemy! Mia! Użyj mocy! Próbuję, ale nic się nie dzieje! Ale tu wszędzie jest woda! Zamarznięta woda! Chodźcie, chodźcie, rozgrzejcie się. Wspaniale, dzięki. O, jak tu ciepluchno. Kim pani jest? Gdzie my jesteśmy? O, jesteście w domu, dzieci. Zwoł mnie Sorla, jestem z ludu Wielkiego Jeziora. A wy to kto? I skąd się wzięliście? Oj, z daleka. Ale z lasu? Jak to nie słychać? Niemożliwe. I może jeszcze zza gór? Tak. Nie, za gór? Jak? Przybywamy z krainy, która zwie się Ninjago. Szukamy naszego przyjaciela. Ma na imię Zane. Od wielu lat nikogo tu u nas nie było. Jesteśmy już ostatnim plemieniem. Reszta dawno uciekła na południe. Niebawem i my ruszamy. Mróz staje się nieznośny, a lód zbyt gruby. Ale kto wie, Sorla może pomoże. Dobrze, uwaga! Patrzcie spokojnie w ogień. To jak się zwie ten wasz przyjaciel? Zane. I jeszcze raz, skąd tu przybył? Ninjago. Ukażcie nam duchy świętej ziemi, duchy naszego jeziora. Ukażcie nam los niejakiego Zane'a z Ninjago. O nie, lodowy cesarz! W lodowym zamku! Przykro mi, bardzo mi przykro. Ale dlaczego? Nie ocalicie swojego przyjaciela. Lodowy cesarz wtrącił go do lodowego lochu. Od wielu lat rządzi naszą krainą. Niszczy każdego, kto stanie mu na drodze. Jego lodowy zamek stoi po drugiej stronie tych wielkich gór. Potworne i smutne miejsce, gdzie nie ma nic. Lepiej się tam nigdy nie zapuszczać. I tam jest Zane? W tym całym lodowym zamku? Pokażesz, jak tam trafić? Nie możecie. Tam jest zbyt zimno, a tamtejszy lud jest bezwzględny. Czarny lud. Jedynie sam cesarz i jego burzowy samuraj mogą tam żyć. Ale to nie są ludzie. Tylko głupiec by się tam pchał. Wasz przyjaciel przepadł. Nie. Nie ma mowy. Nieprawda. On jest silny. Już ja go znam. W życiu by się nas nie wyrzekł. O nie, my go nie zostawimy. Właśnie. Pewnie. I tak już mamy, nic nie poradzisz. Zawsze pchamy się tam, gdzie nas nie chcą. Bo ninja się nie poddają. Taka jest wasza decyzja. Wspólna i ostateczna.